Okay, mam tutaj 2 dni temu kupione, dzisiaj przybyły studyjne słuchawki AKG K271 MK2. O, może tak. Zamknięte kopuły z tyłu. Te już są robione w Chinach. Tu gdzieś jest napisane. Może uda mi się. O, Made in China. Mam taki sam set jeszcze, drugi z 2009 roku, a tamte są jeszcze robione w Austrii. A kupiłem drugi set, dlatego że potrzebuję 2 setów. To mam faktura. To jest na 449 zł. To jest przesyłka. A teraz samo pudło. Tu mamy tak słuchawki. Słuchawki z podłączonym prostym kablem XLR. Proszę. W tamtym modelu z 2009 roku tu jest Made in Austria. Są świetne w dotyku. O, tu mam jeszcze sticker Made in China. Można to oderwać. No zobaczymy, czy będą tyle czasu trzymać, ile trzymały ją tamte. Są bardziej troszkę niebieskawe. Tamte chyba nie są takie niebieskawe. A może są, nie pamiętam. W każdym razie mamy tutaj chyba 3-metrowy kabel. Prosty. Do tego jest nakręcana redukcja. Komplet padzików z weluru. Zdecydowanie polecam te, jeśli chodzi o te słuchawki. Dużo, dużo lepsze. Co tu jeszcze mamy? Dodatkowy kabel taki kręcony. To chyba 5-metrowy, też XLR. Z tamtych poprzednich słuchawek nie zdarzyło mi się używać, korzystać z tego kabel. Jest po prostu niewygodne. Tak mi się wydaje, że są niewygodne po prostu. Karta gwarancyjna. Coś tam, coś tam. I naklejka AKG by Harman. I to jest właśnie to, dlaczego prawdopodobnie AKG trafiło do Chin, z Austrii. Większość firm, która zostaje kupiona przez Harmana, leci na ryj, jeśli chodzi o jakość. Mam nadzieję, że te słuchawki nie, ale jest takie prawdopodobieństwo. W każdym razie. W każdym razie używam ich już 8 lat. Znaczy nie tych, ale takiego samego modelu, identycznego, tylko że austriackiego. I nieraz leciały na podłogę, nieraz zahaczył nogą i szarpałem za ten kabel. Nic się nigdy z nim nie stało. Naprawdę bardzo dobra konstrukcja. Są bardzo fajne w dotyku. Tu mamy taki gadżet, że jak ściągamy z głowy, to one się wyciszają. No i co? Będziemy próbować.